Jest czerwiec 1946 roku. Polska znajduje się pod sowieckim zniewoleniem, a oddziały niepodległościowego podziemia prowadzą nierówną walkę z nowym okupantem Polski. Komuniści przeprowadzają w tym czasie referendum ludowe, a do jego ochrony biuro polityczne PPR powołuje Państwową Komisję Bezpieczeństwa. Do jej zadań należy m.in. likwidacja podziemia oraz skrytobójcze mordowanie przeciwników politycznych, w tym działaczy PSL. W tereny wyruszają grupy ochronno-propagandowe. Żołnierze Połakowskiego podziemia starają się chronić miejscową ludność. Rozpędzają wiece organizowane przez komunistów oraz rozbijają posterunki milicji obywatelskiej. Wielokrotnie uwalniają z więzień przetrzymywanych tam działaczy niepodległościowych i rozbijają grupy operacyjne złożone z funkcjonariuszy UB i wojska. Jadą! Chłopcy, na mój znak. Granat! Co tam mają? Byłaś tam. Byłaś. Panie poruczniku, są jakieś papiery. Zabieraj szybko. Opatrz rannego. Szybciej. Wyżej ręce. Panie poruczniku. Chryste panie, to komendant rejonu i jego łączniczka. Karty do głosowania i propaganda. Zabieraj. Na początku grudnia 1945 roku do Warszawy przybył rotmistrz Witold Pilecki z misją od generała Władysława Andersa. Pilecki tworzył sieć wywiadowczą w kraju, a jego grupa zbierała informacje o sytuacji politycznej w Polsce, w tym również o referendum przeprowadzonym przez komunistów. Za fałszowanie wyników byli odpowiedzialni funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Panie rotmistrzu, z raportu wywiadu wiemy, że UB cały czas aresztuje naszych ludzi, AK-owców, NSZ-owców, byłych bechowców. Najwartościowszych ludzi mordują od razu. Posterunki milicji obsadzają bandziorami z byłego AL-u. Jak referendum? Chłopów przymuszali do pójścia na referendum. Wyniki fałszowali, a z tymi tak zwanymi oficerami Wojska Polskiego nie można porozmawiać po polsku, znają tylko rosyjski. Nazywamy ich popami, pełniącymi obowiązki Polaków. Mamy przed sobą wyniki wyborów jednego z okręgów. Chłopcy znaleźli je przy zabitym UPEK-u. To może otworzyć oczy państw zachodnich na to, co się tutaj dzieje. Trzeba zrobić ulotkę z informacją o sfałszowanym głosowaniu oraz aresztowaniach byłych żołnierzy Armii Krajowej i członków stronnictw opozycyjnych. Macie na czym drukować? Mamy powielacz. Pochodzi jeszcze z początków konspiracji 40 roku. Świetnie. Teraz istotne jest ratowanie polskiej młodzieży. Musimy tchnąć w naród nowego ducha i ratować przed sowieckim zniewoleniem. Walka z bronią w ręku jest ostatecznością. Za dużo była danina polskiej krwi. Pamiętajcie, słowo i prawda o tym, co się w Polsce dzieje, jest naszą bronią. Po
Obrona niepodległości Polski przed sowietyzacją po 1944 roku stała się najważniejszym celem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Do 1963 roku, kiedy ostatni z nich, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął w boju, w konspiracji antykomunistycznej udział wzięło do 300 tysięcy żołnierzy i konspiratorów. Kilkadziesiąt tysięcy z nich było aresztowanych i brutalnie torturowanych. Wielu zostało zamordowanych podczas śledztwa. Inni zginęli w trakcie obław lub z wycieńczenia w sowieckich łagrach. Nieznana jest też liczba skrytobójczo pomordowanych. Inni, którzy przeżyli komunistyczne więzienia i tortury, po opuszczeniu więzień włączyli się w działalność patriotyczną i tworzenie nowych organizacji niepodległościowych. Brali udział w poznańskim czerwcu 1956 roku, w protestach w grudniu 1970, czerwcu 1976 i sierpniu 1980 roku. Wielu działało w strukturach podziemnej Solidarności i KOR-u i zostało aresztowanych ponownie w czasie stanu wojennego w latach 1981-1983. Aż do 1993 roku uczestników powojennego ruchu partyzanckiego propaganda Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PRL określała jako bandy reakcyjnego podziemia. Dopiero w 2011 roku ustawą z 3 lutego państwo polskie rozpoczęło przywracanie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu należnego miejsca w historii. Nazwano ich żołnierzami wyklętymi.